Spotkanie po latach. Marcin wizytę u brata przełożył na później, na dzień następny. Nie chciało mu się już iść tam dzisiaj, czuł się zmęczony i nie do końca gotowy na spotkanie z kimkolwiek ze starych czasów. Bał się, by go ktoś nie zapytał o powody, dla których nie bywał u brata ani się z nim nie kontaktował. Wiedział tylko, że stracił żonę, ale nic poza tym. Nie wiedział, jak żyje, gdzie pracuje, co myśli. Było mu to zupełnie obce. Miał wiele innych spraw, które zabierały mu czas i którym się chętnie oddawał. Także i tym razem chciał go odwiedzić bez powodu, bo tak naprawdę nie miał mu nic istotnego do powiedzenia. Miały to być zwykłe odwiedziny wynikające raczej z grzeczności, niż łączących ich więzów krwi. Słabo spał, budził się często, wstawał i znowu się kładł. Wracał myślami do dzieciństwa, bardzo szarego. Nie mógł się doczekać poranka, lecz kiedy słońce zaczęło zaglądać przez okno i trzeba było wstawać, czynił to z wielką niechęcią. Podniósł się z łóżka, umył, zjadł niewielkie śniadanie, nałożył na siebie coś lekkiego i wyszedł bez entuzjazmu z domu. A potem zatrzymał dorożkę i kazał się zawieść pod wskazany adres. Gdy wchodził w bramę, majowe słońce oświetlało górne części oficyn i udzieliło nawet tym biednym, różowo brudnym ścianom pewnego uroku, którego były pozbawione. Zdawało mu się, że nędzne okna, za którymi kryło się zazwyczaj ubóstwo, cierpienie i beznadzieja, nabierały pewnego piękna czy nawet radości. Oszukiwały oko obserwatora. Spoglądały ufnie i naiwnie w stronę nieba, skąd przychodziły promienie słońca, które rozjaśniały wszystko i jakby wzywały do modlitwy. Kiedy Marcin zapukał do drzwi, otworzył mu Stefan, był już ubrany. A więc powiedziano mu, że będę go szukał, pomyślał Marcin i ucieszył się na widok brata. Nie widział go już od wielu lat. Był to postawny mężczyzna około czterdziestki. Nosił dużą brodę, która otaczała jego rysy niby rama. Był starszy od Marcina zaledwie o dwa lata, lecz broda mu ich dodawała i wyglądał na znacznie starszego. Gdyby ktoś przyglądał im się z zewnątrz, nie powiedziałby, że są braćmi, tak bardzo się różnili. Marcin wyglądał bardzo elegancko, był starannie wygolony, delikatnie pachniał wodą kolońską. A Stefan z wielką brodą nosił się, co prawda, schludnie, ale zdecydowanie ustępował elegancji bratu. Widząc go, oczy zaśmiały się Marcinowi, lecz ton, którym go przywitał, był prawie urzędowy. Jak się masz, Stefek? Jego imię wymówił nieco zdrobniale, chciał bowiem emocjonalnie zbliżyć się do niego i nawiązać kontakt, który osłabł przez lata niewidzenia. Ano, jakoś idzie, rzekł Stefan. Również bez czułości, witając brata, którego ledwo rozpoznał. A co słychać u ciebie? Nie narzekam. Czy już wychodzisz? Tak, już czas na mnie, spieszę się. Trzeba pracować, rzekł Stefan, biorąc blaszankę. Czy mogę cię odprowadzić? Będzie okazja porozmawiać, powiedział Marcin. I nie czekając na odpowiedź, skierował się do wyjścia. Gdy znaleźli się na ulicy, szli przez pewien czas obok siebie w milczeniu, jakby nie wiedząc, od czego zacząć. W końcu Stefan rzekł: Mieszkasz w Berlinie? Tak. Po co przyjechałeś? Zamierzasz przenieść się tutaj? Znowu zapanowało milczenie. Marcin zbierał powoli myśli. Nie wiedział, co powiedzieć, albo raczej jak powiedzieć to, co chciał, nie wyrządzając dodatkowej krzywdy rozmówcy. Nie zamierzał bynajmniej opuszczać Berlina i przenosić się na prowincję, nic z tego, nawet przez myśl mu to nie przeszło. Czymże bowiem była Nysa wobec Berlina, małe miasteczko do wielkiego miasta i na dodatek stolica, ciągle rozrastająca się i bogacąca, Berlin miał przyszłość. Lękał się jednak powiedzieć, co myśli. Nie chciał zranić brata. Bał się, że kiedy odpowie, że nie, może zerwać już i tak wątłą rozmowę, że zupełnie rozsypie się ich relacja. W duchu powtarzał sobie: Berlin to Berlin. Ale nie mógł wyrazić zbyt ostro swojej opinii. Nie mógł powiedzieć, że Nysa to w istocie prowincja za ścianek, coś, co jest za małe dla niego, co już dawno przestało go interesować gdzie się nudził. Zastanawiał się, jak grzecznie powiedzieć coś wymijającego, aby brata nie obrazić i podtrzymać rozmowę. Chciałbym, rzekł w końcu, ale jeszcze nie wiem. Ale wiesz, jak jest, mam tam pracę, jakoś się też przyzwyczaiłem do nowych warunków, poznałem nowych ludzi, nie jest mi łatwo podjąć decyzję z dnia na dzień, muszę to przemyśleć. Mówiąc po prawdzie, to chciałbym tu być, ale czy ja wiem, czy ktoś tu jeszcze na mnie czeka, czy mnie potrzebuje? Zarobki tutaj też inne niż w Berlinie. Wiesz, muszę poważnie zastanowić się nad tym, żeby potem nie żałować. Nie warto podejmować pochopnych decyzji. Wiedział, że kłamie, ale cóż innego miał robić. Czy miał mu powiedzieć, że wręcz nie znosi tego prowincjonalnego miasteczka, mentalności jego mieszkańców, ich zaściankowości? Nie, do czegoś takiego by nie dopuścił. Nie po to się szkolił, żeby teraz okazać tak mało dyplomacji. Wydawało mu się, że lepiej oszukać brata, odegrać rolę kogoś innego, osoby niepewnej, poszukującej, niż powiedzieć prawdę w oczy. I ty to mówisz? po tylu latach nauki i to jako doktor, że tutaj byś nie wyżył? Podjął nagle Stefan, uśmiechając się z niedowierzaniem i odrobiną ironii, po czym kontynuował z drwiną w głosie. To, co ja mam powiedzieć, ja, który nie miałem tyle szczęścia w życiu, co ty, co ja mam powiedzieć? Marcin dosłyszał to mam i zaczęło go to drażnić. Znowu mu to wypominał, znowu pokazywał mu, że to, do czego doszedł, nie jest jego zasługą, ale zrządzeniem ślepego losu, podarunkiem. Stefan sugerował przez to, że gdyby jego spotkało podobne szczęście, również byłby innym człowiekiem. Szli dalej, milcząc. Mimo pełnego dnia, ulice były prawie puste. Minęli tylko paru przechodniów, licho ubranych. Niekiedy przejechał wóz z jarzynami albo pieczywem. Nadzwyczajnie hałasując, przemknęła miejska dorożka. – Co słychać w domu? – zaczął Marcin. – Jak czuję się bratowa? Czy w domu? – A skąd u ciebie taka ciekawość? Skąd się ona bierze? I to dopiero teraz? – oburzył się Stefan – przez lata nie interesowałeś się, czy żyjemy, czy mamy co jeść, w co się ubrać, i oto raptem interesuje cię moja żona, co ci się stało? Czyś chory? Po czym zawiesił głos. Czuć było, że chce coś jeszcze powiedzieć, ale przychodzi mu to jakoś trudno, jakby wewnętrznie walczył, przełamywał się do czegoś, co nie jest przyjemne, co jakby go bolało. Marcin odniósł wręcz wrażenie, jakby to, co teraz powie jego brat, było czymś w rodzaju samooskarżenia. Wreszcie, wyrzucił z siebie: Nie mam żony. Odeszła. Marcin raptem przystanął. Stefan tymczasem postąpił jeszcze parę kroków, po chwili także i on się zatrzymał, odwrócił głowę w stronę brata i jakby czekał na jego pytanie. Rzeczywiście, Marcin skierował je do niego. Jak to odeszła? Porzuciła cię? Spytał wreszcie Marcin. Jego głos był zatroskany, przynajmniej chciał, aby tak zabrzmiało jego pytanie. Nie, nic z tego umarła. Na dzisiaj będzie już prawie rok. Marcinowi zrobiło się trochę głupio. Zaraz jednak pomyślał, że nawet gdyby wiedział o jej śmierci, nie mógłby przyjechać na pogrzeb, więc lepiej, że nie wiedział. Pogrzeby, płacze, smutek coś takiego mało go interesowało, a ponadto miał sporo pracy w Berlinie i niełatwo mu wyjechać. Chciał jednak okazać bratu współczucie po stracie żony, ale nie wiedział jak. Już dawno go nikomu nie okazywał. Oduczył się czułości. Musiał jednak coś powiedzieć, lecz nie chciał, żeby zabrzmiało to sztucznie. Bardzo mi przykro. Wyrwało mu się jakby niechcący, ale było to bardzo autentyczne. Znowu zapanowało milczenie. Z boku przechodził jakiś człowiek dźwigający na plecach w ogromnym koszu dwa wielkie kawały mięsa. Ktoś inny zamiatał ulicę i zmywał brud sprzed swojego domu. Po chwili, Marcin zapytał o dzieci: A co z dziećmi, co z nimi? Wiedział, że brat miał dwóch synów, ale nic poza tym. Mały nie żyje. Umarł kilka lat temu na suchoty, jeszcze zanim zmarła żona, starszy Michał, jak zmarła matka opuścił dom i słuch o nim zaginął nie wiem. Gdzie jest i co robi? Odparł Stefan. A nie starałeś się go odnaleźć? Przecież Nysa nie jest aż tak wielkim miastem. Ludzie się znają i policja może pomóc w odnalezieniu. pytał z zaciekawieniem Marcin. E, tam, nawet dobrze, że sobie poszedł. Sam z trudem się wyżywia, gdybym jeszcze musiał karmić jego. Teraz, kiedy go nie ma, mam więcej czasu dla siebie i dla swoich spraw. Przerwał, dając odczucie, że rozmowa o synu go męczy, jakby nie do końca był szczery w swoich słowach, jakby coś ukrywał. Po chwili jednak dodał: Ktoś ze znajomych mówił, że widział go pracującego w fabryce ale co mnie to interesuje? Niech sobie robi, co chce. Stefan wypowiedział te słowa trochę mechanicznie, bez emocji. Jakby chciał wymazać syna z pamięci. Kiedy Marcin usłyszał słowo fabryka, coś w nim drgnęło. Przecież dopiero co był świadkiem wypadków jednej z nich, należącej do Alfreda. Był tam, widział rannych, wśród których był również chłopiec, około trzynastoletni. Czyżby to był jego bratanek? Nie chciał o tym myśleć. Odganiał od siebie te myśli. Teraz wyrzucał sobie, że nie zapytał, kim byli ranni. Tak, teraz przypomniał sobie, że chłopiec mówił, że jest sierotą, ale kto wie? Nie dochodziłem, gdzie, w jakiej fabryce. Wyrwały go z zamyślenia słowa Stefana. Poszedł sobie i koniec. Dla mnie jakby już nie istniał. Powiedział dość zdecydowanym głosem, co znaczyło, że nie chce już o tym dłużej rozmawiać. Znowu nastało milczenie. Szli obok siebie, byli braćmi, lecz bardzo duchowo oddalonymi od siebie. Byli sobie wręcz obcy. Mówiła mi ciotka, że zmieniłeś pracę, rzuciłeś poprzednią, przemówił po dłuższej chwili Marcin. A tak, pożarłem się z jednym majstrem, nie kotam. O co? A o co? Śierpieć się nie mogliśmy i dość! Powiedział, że ja nie robociarz, że w kamaszkach, w żakiecie chodzę, w krawacie. To mówi nic z tego, a jemu psia krew co do moich butów. Jestem wolnym człowiekiem, robię co chcę i ubieram się jak mi się podoba. Co mu do mojej koszuli i portek. Masz rację, ale po co się kłócić o byle co? Czasami lepiej przemilczeć, zacisnąć zęby, pomyśleć sobie, ale niekoniecznie powiedzieć, co się o kimś myśli. Ty mnie tu życia nie ucz, mam swoją godność i nikt nie będzie mi tutaj dyktował, jak mam się ubierać. Tak może było kiedyś, ale te czasy się już skończyły. Zrugałem go raz i drugi, no i trzeba było odejść stamtąd. Jakże ci teraz? Z początku było trudno, ale teraz jakoś idzie. Robota ciężka, oczy żre, ale wolę to. Teraz lekkiej pracy mało na świecie, rzekł obojętnie. Myślisz, że ci ubliża to, co powiedział poprzedni majster? A co? Tobie byłoby przyjemnie, gdybyś coś takiego powiedział? No powiedz, byłoby ci miło? Kazałbym ci ja chodzić w grubych buciorach, w zgrzebnych gałganach, w drelichu, jak byle chłop, co świń pilnuje. O, byłbym ciekaw, co byś zrobił. Szli kilkanaście kroków, nic nie mówiąc. Raptem Stefan zwrócił się do brata i rzekł szorstko: Tobie udało się w życiu. Tyś jest teraz pan, a ja taki tam, mało co lepiej ubrany od naszego nieboszczyka ojca. Wzięła cię ciotka z domu, wychowała, posłała cię do szkoły, no i dobrze, bardzo dobrze. To mnie szczerze cieszy, mówię rzetelnie. Twoje życie było i jest jak różyczka w ogrodzie, a moje? Ty pan, a ja? Ty masz pieniądze, a ja muszę na każdy grosz ciężko pracować. Marcina zabolały te słowa. Zdaje ci się, rzekł po chwili, że moje życie było jak różyczka w ogrodzie? Oj, żebyś ty wiedział. Skąd mam to wiedzieć? krzyknął Stefan. Byłeś bratem dla mnie? Po ilu to latach wracasz? Kiedy ostatni raz byłeś w domu? Czy interesowałeś się, czy mam co do garnka włożyć? Czasami przyjechałeś, ale tylko na chwilę, wystrojony w mundurku i boczyłeś się na mnie obdartusa. Świat jest niesprawiedliwy i musimy to zmienić. Jeszcze nie wiem jak, ale wiem, że tak dłużej być nie może. Ostatnie słowa powiedział z naciskiem, z jakimś uporem i determinacją. Co ty? No, no, ja to na wiadr nie gadam, ja wiem, co mówię. Musimy zaprowadzić równość w świecie. Marcina uderzyła gwałtowność brata i moc, z jaką mówił. Przestraszył się siły i determinacji w jego głosie, wręcz rewolucyjnej determinacji. On również chciał zmieniać świat, obalić to, co było. Na gruzach dawnych wierzeń zastały jej religii, która, jak mówiło się na berlińskich salonach, krępowała wolność człowieka, narzucała sztywne zasady postępowania, kazała myśleć raczej o wieczności niż teraźniejszości. A on chciał wnieść coś zupełnie nowego – Rozczytywał się w filozofach piszących na temat nowej przyszłości, etyki, ustroju, dyskutował dużo, szukał osób myślących podobnie. Teraz jednak dostrzegł, że podobnie myśli jego brat, który mówi o zmianie, obaleniu starego porządku i wprowadzeniu nowego, wydał mu się jednak trochę prostacki i mało salonowy. Uszli jeszcze trochę. I usiedli pod murem ogrodowym na trawniku, milcząc patrzyli przed siebie. Ulegli złudzeniu i zdawało im się, że widzą już nową przyszłość, o której śnili. Na mnie już czas, powiedział Stefan. Podniósł się szybko, podał dłoń bratu i odszedł. Marcin odprowadził go wzrokiem, ale Stefan się już nie odwrócił, oddalał się szybkim krokiem.